Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. Chrzest jest najświętszym i najważniejszym obrzędem, a więc należy dogłębnie zrozumieć jego znaczenie. Symbolizują skruchę z powodu grzechu oraz początek nowego życia w Jezusie Chrystusie. Nie należy się niepotrzebnie spieszyć z przystąpieniem do tego obrzędu. Należy zarówno rodzice, jak i dzieci obliczą najpierw koszt. Pascha wskazuje wstecz na wyzwolenie Izraelitów, a także była zapowiedzią wskazującą na Chrystusa, baranka Bożego zabitego dla odkupienia upadłego człowieka. Krew, którą pomazano odrzwia, symbolizowała pojednawczą krew Mesjasza, a także ciągłą zależność grzesznego człowieka od zasługi tej krwi w celu ochrony przed mocą szatana oraz uzyskania ostatecznego odkupienia. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Kiedy ostatnio umywałeś komuś nogi podczas obrzędu umywania nóg? Dlaczego ta praktyka jest tak ważna? Drugie pytanie. Przeczytaj 1 Piotra, 3 rozdział, 20-21. Jakiej analogii używa Piotr, by pomóc nam zrozumieć znaczenie chrztu? 1 Piotra, 3 rozdział, werset 20-21. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewiele, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pytanie trzecie. Pierwszych chrześcijan oskarżono o wiele rzeczy, których w rzeczywistości nie czynili, w tym także o kanibalizm. Jednym z powodów tego absurdalnego zarzutu było powtarzane przez nich słowa Jezusa: zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Czego Zbawiciel naucza w tych słowach? Dlaczego ważne jest, byśmy zrozumieli duchowe znaczenie tego rodzaju wypowiedzi? Ewangelia Jana, 6 rozdział, 53-56. Czwarte pytanie do dyskusji. Omówcie szczegółowo wspólnotowy charakter Wieczerzy Pańskiej. W jaki sposób obrzęd ten powinien pomagać waszemu zborowi lepiej pojmować nasze obowiązki względem siebie nawzajem oraz względem społeczności? Dziękuję bardzo.